Witam Państwa, witam bardzo serdecznie i bardzo uroczyście, bo to stało się, a właściwie stanie się. Już za chwilę dowiemy się, kto, który z Panów, czy Pan Andrzej Zubala, czy Pan Marek Krukowski zostanie zwycięzcą teleturnieju Miliard w Rozumie. Panowie, to na Panów cześć gra ta dziecięca orkiestra. Nad wszystkim czuwa jury w znanym zapewne Państwu składzie, a my za parę dziesiąt minut dowiemy się, który z Panów będzie zwycięzcą, który z Panów dostanie tytułowy miliard. Bardzo proszę, proszę na miejsca. Ring wolny, pierwsze starcie, rozpoczynamy. Kiedy ruszy ta tablica, proszę nacisnąć przycisk. Więc uwaga, stało się. Od czego zaczynamy? Może od chemii i muzyki klasycznej. Bardzo proszę. Panie Andrzeju, ani cukier, ani soda oczyszczona nie są substancjami palnymi. Jaką rolę odgrywa w pokazanym doświadczeniu soda? Czas start. Soda jest utleniaczem. Niestety odpowiedź nieprawidłowa. Soda pełni tutaj rolę katalizatora. Na filmie obejrzymy efekty ogrzewania zlewki zawierającej kryształy jodu. Jod ulega w tym doświadczeniu dwóm przemianom fazowym. Proszę je nazwać. Czas start. Więc może chodziło o sublimację i o resublimację. Odpowiedź prawidłowa. Dziękuję, to punkt. Teraz zmieniamy dyscyplinę. Muzyka klasyczna. Pierwszy będzie odpowiadał pan Andrzej Zubala. Proszę podać nazwisko kompozytora tego oto koncertu fortepianowego w tonacji a-moll. Czas start. Franciszek Liszt. Niestety nie Robert Schumann. Był to fragment trzeciej części koncertu. Odpowiedź nieprawidłowa. A oto koncert fortepianowy, także w tonacji a-moll, ale innego kompozytora. Proszę podać jego nazwisko. Czas. Start. Dwa są słynne koncerty fortepianowe w a-moll. Schumana już słuchaliśmy przedtem, więc teraz wypadło na Griga. Odpowiedź prawidłowa i punkt, panie Marku. Teraz więc proszę o wybór drugiego zestawu. To pana poproszę. Znak zapytania i wydarzenia po 45. Bardzo proszę, ale rozpocznie pan Andrzej. Na ilustracji ptak, który stał się znany dzięki reklamie. Jak nazywa się ten ptak i gdzie żyje? Czas start. To jest ptak kiwi. Żyje w Australii, Nowej Zelandii. Proszę pana, no niestety nie mogę uznać panu tej odpowiedzi, ponieważ kiwi żyje tylko na Nowej Zelandii, nie żyje w Australii. Tak więc ta odpowiedź, no, nadmierna, zbyt rozbudowana, jest odpowiedzią błędną. Tak ją muszę zakwalifikować. Jak nazywa się taka oto ścianka wieńcząca budynek i zasłaniająca dach? Czas start. Wyleciało słowo. Attyka? Tak, attyka. Attyka. Zmieniamy dyscyplinę, to wydarzenia po roku 1945. Pierwszy będzie odpowiadał pan Andrzej Zubala. Proszę podać imię i nazwisko widocznego na filmie polityka.
Czas start. Ingmar Karlsson. Niestety odpowiedź nieprawidłowa. To był Douglas Hurt, do niedawna brytyjski minister spraw zagranicznych w rządzie premiera Majora. Odpowiedź nieprawidłowa, punktu brak. Proszę pana, pokazany na zdjęciu amerykański generał przyjmował kapitulację Japonii w 1945 roku, w 1945 roku, jako dowódca wojsk okupacyjnych nadzorował przeobrażenia ustroju Japonii, później zaś dowodził oddziałami ONZ w Korei. Proszę podać jego nazwisko. Czas start. MacArthur. Tak, Douglas. Miał na imię, ale o to nie pytaliśmy. Zdymisjonowany przez Trumana w 1951 roku. Odpowiedź prawidłowa. Teraz czekamy na wybór znowu dwóch dyscyplin. Pan Andrzej, bardzo proszę. Może obyczaje i biologia ogólna. Obyczaje. Proszę pana, z czego wykonano te afrykańskie naczynia? Czas start. Są tykwy z drzewa baobabu. Ha, proszę pana, no z tykwy, w istocie z tykwy, ale tykwa niewiele, właśnie nic nie ma wspólnego. Nic nie ma wspólnego z baobabem, bowiem tykwa jest jednoroczną rośliną warzywną z rodziny dyniowatych, rośnie w tropikalnych krajach Azji i Afryki, a owoce tej rośliny, tej rośliny warzywnej, mają zdrewniałą okrywę. Z tego wykonuje się naczynia, jak te, które widzieliśmy na obrazku. Niestety zakwalifikować tej błędnej odpowiedzi nie mogę. Proszę podać nazwę widocznego na filmie narzędzia oraz przynajmniej jednej z jego dwóch zasadniczych części. Czas start. No, jak od razu było, można się spodziewać, że będzie to cep. Natomiast jeśli chodzi o części, będę musiał wymyślać. Bijak? No dobrze, muszę pana powiedzieć. Dobrze. Cep, tak. Do młócenia zboża. Jego dwa drążki noszą nazwy. Bijak to krótszy. A jak by pan nazwał ten dłuższy? Trzymak. Lub? Dzierżak. Dzierżak. Doskonale. I punkt dla pana. Gratuluję. Panie Andrzeju, już biologia ogólna. Przypominam, zmieniamy dyscypliny. To się zmienia jak w kalejdoskopie. Czym widoczny na zdjęciu mieszkaniec naszych lasów odżywia się w styczniu? Czas start. W styczniu jeszcze zapada w sen zimowy. Zbiera zapasy wcześniej oczywiście i może w razie obudzenia je wykorzystywać, ale ogólnie mówiąc śpi w styczniu. Tak, jeż europejski w październiku zapada na około 5-miesięczny sen zimowy, w czasie którego nie pobiera pokarmu. W lecie żywi się między innymi owadami, ślimakami, żdżownicami, padliną, pokarmem roślinnym. Odpowiedź prawidłowa i punkt. Pan Marek Krukowski. Proszę pana, jak nazywa się widoczna ilustracji roślina i dlaczego określamy ją terminem półpasożyt? Czas start. Ta roślina to jemioła. Dlaczego półpasożyt? Ona żyje w koronach drzew, natomiast nie wyrządza im specjalnej szkody. Natomiast czerpie z nich chyba jakieś sole mineralne. Panie Marku, niestety uznać tego nie mogę, ponieważ jemioła, bo to jest jemioła, ma zdolność do fotosyntezy. Natomiast czerpie wodę i sole mineralne z wnętrza drzewa, na którym żyje. Więc ta wiadomość była, natomiast nie było o jej zdolności do fotosyntezy, tak więc punktu brak. Ostatnia para dyscyplin, więc astronomia i religie świata. Jak nazywa się taki przyrząd służący do wyznaczania położenia ciał na sferze niebieskiej? Czas start. Kwadrant. Niestety odpowiedź nieprawidłowa. Astrolabium. Punktu brak. Oto zdjęcie chromosfery Słońca, wykonane z pokładu stacji Skylab z widoczną erupcją gazów. Jak nazywa się takie zjawisko? Czas start. Protuberancja.
Tak, odpowiedź prawidłowa i tu. Zmieniamy dyscyplinę. Teraz religię świata. I pierwsze pytanie kieruję do pana Andrzeja. Proszę pana, na ilustracji przedstawiona jest uczciwa kobieta i niegodni mężczyźni. Proszę podać imię tej bohaterki księgi Daniela. Czas wstał. To jest Zuzanna i starcy. Tak, Zuzanna i starcy. Niegodni, bo chcieli szantażem zmusić Zuzannę do uległości. Odpowiedź prawidłowa i punkt. Pan Marek Kulkowski. Jaką scenę związaną z wierzeniami egipskimi przedstawia ten oto papirus? Czas start. Myślę, że chodzi to o sąd nad duszą zmarłego. Tak. Tam wzięliśmy dokładnie ważenie duszy, czyli swego rodzaju sąd nad umarłym. Odpowiedź prawidłowa. Prowadzi pan Marek Krukowski, ma 7 punktów, pan Andrzej Zubala zdobył do tej pory 2 punkty. Przed nami druga runda. Uwaga. Mamy więc medycynę i język polski. Rozpocznijmy więc od medycyny, dobrze? Tak. Bardzo proszę. Proszę panów, na tablicy umieszczono rysunek kręgosłupa i tabliczki z nazwami jego odcinków. Należy je uporządkować od góry do dołu, poczynając od odcinka najbliższego czaszce. Obok nazw odcinków składających się z wielu kręgów należy umieścić tabliczkę z odpowiednią liczbą. Czas. Start. Dziękuję bardzo, czas minął. Ja przeczytam odpowiedź prawidłową. Od góry właśnie jest tak. Odcinek szyjny 7 kręgów. Odcinek piersiowy 12 kręgów. Odcinek lędźwiowy 5 kręgów. Odcinek krzyżowy i kość guziczna. U którego z panów jest tak? Cisza. Więc niestety jest źle. I zmieniamy dyscyplinę. Teraz język polski. Oto pytanie. Proszę zapisać właściwe formy rzeczownika oko w liczbie mnogiej w przypadkach, w których nazwy widnieją na tablicy. Chodzi tu nie o oko w znaczeniu narządu wzroku, ale oko tłuszczu na rosole lub oko w sieci. Czas start. Proszę o to, jak powinno to brzmieć. W mianowniku oka dopełniacz ok, celownik okom, narzędnik okami. U którego z panów jest tak? Niestety u mnie jest jeden błąd. A jeśli tak, to uznaję, że pan Marek Krukowski otrzymuje punkty za prawidłowe rozwiązanie tego zadania. Ma 9 punktów, pan Andrzej ma 2 punkty.